No i witajcie, moi drodzy, na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Przybiegłam tutaj do was prosto z ogrodu, prosto ze spaceru z Dianką. Byłyśmy trochę na szyszuniach tutaj w lasku u mnie. Jeszcze mam jakieś takie modrzewiowe szyszunie od koleżanki. Jak widzicie, wzięłam sobie z ogrodu tujkę, sosenkę, jałowiec i jakiś tam jeszcze. Byłam na spacerze i wzięłam z Olszy takie piękne baśki, szyszunie i pęcherznicę, trochę trawy. Słuchajcie, mąż mi zrobił właśnie taki pieniek, przed chwilą przeleciałam. Pieniek zwykły przeciął mi, gwoździe powbijał. Plasterek również, gwoździe. Więc słuchajcie, robimy stroik najtańszym kosztem. Najtańszym, bo kosztują nas tylko świeczki. Ewentualnie jak chcecie, to brokat czy śnieg, ale nic więcej nie dokładam. Tylko robię z samych naturalnych materiałów. Jak widzicie, będę używać tych zielonych materiałów i tych suszonych materiałów i świeczki do tego, czyli robimy dwie wersje adwentowego stroiku na plasterku i na pieńku brzozowym. Więc już wam pokazuję, co robimy. Zwykły drucik, jakikolwiek jaki macie na szpulce, znam sobie na kawałeczki wszystkie gałązeczki. Dzielę sobie na kubeczki, bo robimy tym razem taką malutką, cieniutką girlandę. Taką girlandę, co by właśnie położyć na środku mojego brzozowego pienieczka, tak? Czyli mam tutaj sobie tą jedną kupeczkę, tutaj drugą. Kilka dosłownie gałązek z każdego. Nie musimy jakoś wielkiej tej girlandy robić, bo nie chcę, żeby mi przykryła mojej brzozowego, mojego pieńka. Więc robimy taką cieniutką, taką minimalistyczną, niemalże, taką mini, chudziutką, szczuplutką, ale za to piękną. Więc już przycięłam sobie tu kilka gałązek różnych i co? Jeszcze dam tego, lubię tą tyle, chociaż o tyle się sprawdza co do stroików. Więc słuchajcie, dzisiaj tak wieje, że głowę mi wywiało, trochę mnie przewiało, więc wybaczcie, w czapce, w papasce, ale jestem trochę tak przewiana, bo tak wieje od kilku dni. Słuchajcie, biorę sobie gałązkę, zakręcam drucik i dokładam, słuchajcie, każdego po trochu, po kolei, jak idzie. Od początku do końca, od początku, czyli odtąd. Zaczynam. Od tego dokładam następnego, znaczy tak, zielone, suszone, na przemian. Raz to, jak wam idzie. Ja sobie trochę zielonego na przemian z suszonym, a później jeszcze wkleimy szyszunię. O, pistolet jeszcze potrzebujemy, właśnie, zapomniałam. Więc słuchajcie, dokładam sobie po troszeczku z każdego i tak naprawdę taką chudziutką chcę girlandę zrobić, żeby pięknie mi tutaj schodziła z jednej strony i z drugiej strony, jak na stół postawimy taki stroj, to będzie pięknie wyglądał. Więc dokładam sobie po troszeczku każdego, odrobinkę, trochę pęcherznicy, o, jeszcze jest i zielona, już jest i suszona. Różne. Modrzewiowe szyszyczki też możemy dokładać, bo mają takie ogonki, też fajnie będą tutaj nam wyglądać, tak? Co prawda się kruszą, więc najlepiej je przymocować na drucik albo na klej, po prostu. Więc ja robię girlandę i za chwilę spotkamy się już na pieńku. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie robić.
możemy sobie podkleić pistoletem na gorąco ten mój podkład, tak? Ale również możemy sobie go wbić na nasze gwoździki, do których też będziemy świeczki mocować. Z tym, że musimy tak umocować, żeby ten gwoździk trochę wystawał, żeby ta świeczka miała się na czym jeszcze tutaj u nas zahaczyć. Więc wbijam. O, jeszcze wystaje, także na świeczkę spokojnie mi tutaj starczy. Jest na świeczkę. Ok. Tutaj też jest na świeczkę. Już sobie robię takie wgnioty, żeby mi tu świeczka dobrze pasowała. O. Jest na świeczkę. I czwarta świeczka też jest. Tutaj sobie też tak fajnie chcę uformować, żeby mi fajnie spływały te moje, słuchajcie, te gałązki. Niech fajnie sobie tak spływają po tym pieńku, żeby na stole też fajnie to wyglądało. Ok. I słuchajcie, jeszcze co? Podoczepiamy sobie, poprzyklejamy szyszeczki jeszcze modrzewiowe, te z olszy, czy szyszunie, czy kasztany możemy sobie tu przyczepić. Jeszcze później, słuchajcie, najpierw co najważniejsze, mocuję świeczki teraz, tak? Najprostsza metoda to jest podgrzanie po prostu gwoździka zapalniczką. Również można, jak ktoś ma pistolet na wysoką temperaturę, nastawić na wysoką temperaturę na gorący bardzo klej. Świeczka fajnie się wtapia, więc tu w te gwoździki po prostu wbijam świeczki, ale wcześniej te po prostu gwoździki nagrzewam. Nagrzewam zapalniczką. Żeby się nie męczyć, tak możecie nad kuchenką gazową jakikolwiek gwoździk i zrobić po prostu, słuchajcie, dziurki. Ja idę zrobić nad kuchenką gazową dziurki, nagrzeję ten mój szpikulec albo drucik, albo jaki gwóźdź, zrobię sobie dziureczki i będę sobie je już wkładać tutaj na gotowo. Nagrzałam sobie na gazie, wkładam sobie moje świeczuszki już bez problemu. O, mają ładne otwory, więc już tutaj się nie stresuję, że będą za płytko i że mi stroik spłonie. Gdzie są? Tu. Słuchajcie, teraz chcę podoklejać naklej na gorąco, normalnie trochę moich suszonych szyszeczek modrzewiowych. Uwielbiam te naturalne materiały, słuchajcie. Są piękne, są po prostu piękne. Uwielbiam. Dobra. Jeszcze się przewracasz? Zaraz cię tu zblokuję. No i słuchajcie, już skończyłam mój stroik. Oczywiście, słuchajcie,
jeszcze możemy sobie dodać jakiegoś blasku. Blasku, jak ktoś bardzo lubi. Ja ogólnie bardzo lubię te świąteczne takie blask i świecidełka, bardzo, bardzo, ale staram się go z umiarem. No takie całkiem, całkiem bardzo, bardzo świecące. To nie. Mam coś takiego jak śnieg z klejem. On już ma klej sam sobie. Ale żeby ten klej się utrwalił, trzeba, nie patrzcie się na pojemnik, bo ja po prostu mam tu wodę. Zwykłą wodą psiknąć, słuchajcie, psiknąć, zrosić nasz stroik i gdzieniegdzie, słuchajcie, gdzieniegdzie naprawdę lubię tylko tak delikatnie przeproszyć, żeby tak jakby szron troszeczkę zaszronił. Lubię po prostu tak gdzieniegdzie tylko ten śnieg sypnąć, jak już będzie bardziej bliżej Bożego Narodzenia, to wtedy sobie możemy tego śniegu oczywiście więcej, ale teraz taką namiastkę zrobimy tylko tego świątecznego klimatu. Możemy dać trochę brokatu, oczywiście takiego miedzianego, tak delikatnie, żeby też nam się coś delikatnie świeciło, żeby już taka namiastka tego była, tego zbliżającego się święta. Tej pięknej chwili dla wszystkich, jakim jest Boże Narodzenie. Jeszcze możemy sobie zrosić, żeby się dobrze utrwaliło. I słuchajcie, i to jest mój pierwszy stroik. Oczywiście Wam pokażę zbliżenie. A teraz robimy drugi. Drugi, słuchajcie, będzie wyglądał podobnie. Uplotę sobie taki delikatny wianuszek, taki naprawdę delikatniutki, z tych gałązek, z tego co tutaj widzicie, co było tutaj wcześniej, czyli jakieś suszone te wszystkie dekoracje, i delikatny, cieniutki wianuszek sobie uplotę, położę sobie w koło, świeczki będą tu, słuchajcie, jak te gwoździki są. I moi drodzy, i dołożę troszkę tych materiałów naturalnych i zobaczycie jaki będzie efekt. Super będzie efekt. Więc tutaj naprawdę delikatny wianuszek, nie taki, żeby tutaj mi zakrył ten pieniek, bo nie chcę go zakrywać. Chcę, żeby naprawdę delikatnie on był tylko, ten wianuszek tak zakrywał delikatnie tylko tą brzozową krawędź, tak? Więc ja działam z wianuszkiem i Was zapraszam do działania. I mamy, słuchajcie, wianuszek. Tak naprawdę nie musimy go, słuchajcie, w ogóle wklejać. Jaki bałagan mi się tu zrobił. Dobra, posprzątajmy. Posprzątajmy, bo się nie ogarniemy. O,
musimy go wklejać, słuchajcie, ponieważ nasze świeczki będą go trzymać. Nie mamy potrzeby, żeby tutaj robić dodatkowe jakieś klejenie. No, fajnie wygląda. Jeszcze go upiększymy. Teraz mocujemy świeczki. Słuchajcie, mam takie ładne świeczki zielone. Bardzo mi się podobały. Kupiłam po prostu w jakimś centrum handlowym. Nic wielkiego. Teraz zobaczymy. Mają otwory. Mają otwory. Oj, schodź. Więc otworów nie trzeba robić. Teraz sprawdzimy, jak głębokie. Ale zrobię. Idę na gaz robić otwory. I zaraz sprawdzimy, jak głębokie zrobiłam otwory. Ok, jest ok. Więc najpierw wkładam mój wianek. Żeby wianek się zakleszczył fajnie z moimi świeczkami, to trzeba go najpierw włożyć, a później świeczki. Jest. Gdzie jesteś, otworzy? O, jest. Jest. No i jest. Mamy, słuchajcie, piękne świeczuszki z pięknym wianuszkiem. Możemy, słuchajcie, sobie jeszcze tak jak w poprzednim dokleić szyszunie różnego rodzaju, ale już tak do środeczka, żeby fajnie nam ten środeczek tak wypełniały, tak? Że jakby do środeczka zapraszały. Różne. Wrzucić do środeczka możemy sobie oczywiście wszystkie inne szyszeczki, kasztany, żołędzie, co chcemy, tak? Żeby to fajnie naprawdę nam tutaj komponowało. Ja na chrapie. Resztę sobie wrzucę po prostu. O, jeszcze też szyszunie, uwielbiam je. No i moi drodzy, spójrzcie na tą
iście naturalną kompozycję z naturalnymi dodatkami, z naturalnymi gałązkami. Jeszcze tak się zastanawiam, czy nie dam jakiegoś blasku, blasku, blasku. Mam piękny, słuchajcie, brokat zielony. Nie oprę się temu zielonemu brokatowi. Muszę popsikać. Zraszam, żeby brokat się zatrzymał na moim zielonym. Można oczywiście kupić klej w sprayu, ale i tak ja, słuchajcie, wiem, że ten brokat będzie się trzymał jeszcze długo. Więc słuchajcie, myślę, że będzie pięknie. Ale chyba jeszcze może się pokuszę o troszeczkę, odrobinę śniegu. Nie, nie, śniegu już starczy. Śniegu już starczy. Tak, tak, tak jest po prostu urocza. Delikatny brokat robi robotę. I tu już nic nie trzeba więcej. No i słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. Oczywiście czekam na wasze komentarze, czy wam się podoba. Ją obie te kompozycje adwentowe, takie początkujące już, początkujące powolutku, wkraczamy w te piękne święta bożonarodzeniowe. A tymczasem dziękuję z całego serca za wspieranie kanału, za polubianie, za subskrypcję i oczywiście widzimy się w kolejnej realizacji. Bardzo mi miło było i dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa!